Witajcie na kanale Fałszlot Polska, z tej strony Damian i dzisiaj Was witam w materiale wideo, którego oczywiście nie planowałem, aczkolwiek jak widzicie mam przed sobą frezarki LIT w trzech różnych konfiguracjach. Frezarki, które wkrótce od nas wyjadą do klientów, no prawie wszystkie, bo jedna to jest ta, którą teraz widzicie, to jest maszyna prezentacyjna, aczkolwiek rzadko mi się zdarza, żebym miał trzy urządzenia i kawałek miejsca, tak aby je nagrać i żeby powiedzieć kilka słów o tych maszynach, dlatego stwierdziłem wykorzystać tą okazję i specjalnie dla Was nagrać taki krótki materiał wideo, w którym dowiecie się nieco więcej o kilku konfiguracjach frezarki LIT, o zmianach konstrukcji LIT, jakie przeprowadziliśmy przez ostatnie kilka lat, jakie Wam oferujemy, oraz o nowościach, bo ten, kto śledzi nasz kanał, kto zna nasze maszyny, z całą pewnością już w tym momencie może zwrócić uwagę tutaj na maszynę, która jeszcze nie znajduje się w ofercie naszego sklepu. Wkrótce się ona pojawi, a jak widzicie, już wyjeżdżają te modele do naszych klientów. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania tego materiału wideo. Jak już powiedziałem na początku, ten materiał jest bardzo spontaniczny. Właściwie wszedłem dzisiaj w nocy do firmy, zobaczyłem te trzy maszyny i zacząłem nagrywać. Dlatego proszę Was, nie zwracajcie albo wybaczcie mi po prostu ewentualny jakiś bałagan, który tutaj widzicie, ale mamy piątek i sprzątanie hali będzie w poniedziałek, więc tutaj można, będziecie mogli zauważyć czasem jakieś dziwne rzeczy, które są po testach w trakcie budowy, więc na to nie zwracamy uwagi. Ten materiał też nie będzie jakiś super długi, przynajmniej mam taką nadzieję. To ma być materiał taki bardziej Wasz, taki, żeby Was zainteresować, i żeby pokazać Wam, jakie konfiguracje są możliwe dla modelu LIT. Konstrukcja LIT CNC, jak może już niektórzy wiedzą, jest konstrukcją stworzoną przez firmę OpenBuilds USA, tak jak cały system OpenBuilds, czyli profile aluminiowe Fałszlot, profile aluminiowe Cebium oraz cały osprzęt, czyli rolki, wózki, płytki, łączniki itd. To wszystko zostało zaprojektowane i stworzone w Stanach Zjednoczonych. W oparciu o ten system budowane są lekkie plotery CNC, takie plotery skierowane do majsterkowiczów, hobbystów, małych i średnich firm, chociaż również często trafiają one do większych przedsiębiorstw, gdzie są stosowane jako urządzenia, które wspierają prawdziwe, duże centra obróbcze. O samych maszynach zapewne będziecie mogli obejrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, możecie obejrzeć na naszym kanale, na kanale Fałszlot Polska, czyli na tym, na którym jesteście w tym momencie. Tam ja kręcę dla Was co jakiś czas materiały, w których widzicie, co takie maszyny potrafią, co można wykonać na tych urządzeniach i jakie są ich możliwości. LIT CNC jest konstrukcją, która no już ma kilka lat, została sprawdzona naprawdę przez wielu użytkowników. Doczekała się wielu różnych modyfikacji. Takie najbardziej klasyczne to jest właśnie ten LIT CNC 1010. Powstał LIT większy, czyli LIT 1515 o polu roboczym około 1200×1300 mm. Powstał LIT High, taki, który oferuje Wam wyższe pole robocze. Aczkolwiek my przez kilka lat składamy dla Was te urządzenia, dostarczamy zarówno w częściach, dostarczamy je złożone, szkolimy, prezentujemy. No i obserwując Wasze potrzeby, stworzyliśmy również kilka własnych modyfikacji tych konstrukcji, które możecie u nas nabyć, możecie zobaczyć je na stronie i możecie obejrzeć tutaj u nas pod Wrocławiem na hali. Akurat tak się składa, że w tym momencie przede mną nie zobaczycie klasycznego LIDA 1010. Jeżeli ktoś będzie chciał, to na pewno w opisie tego materiału wideo znajdziecie link do klasycznej konstrukcji, a to, co widzicie w tym momencie przede mną, to są trzy odmienne konfiguracje, o których sobie krótko teraz opowiemy. LIT CNC jest konstrukcją wyjątkową, dlatego że jest zbudowana właściwie z komponentów, które są wykorzystywane nie tylko do frezarek, ale do wielu różnych innych konstrukcji i niemal każdy element, który wchodzi w skład takiej maszyny, dostępny jest jako pojedyncza sztuka. Dlatego bardzo łatwo te konstrukcje zmodyfikować, dopasowywać do swoich potrzeb, czy w ogóle zmieniać na konstrukcje wykorzystujące trzy osie, a niekoniecznie jako narzędzie wykorzystujące frezarkę CNC. Pierwszą większą zmianą, jaką wprowadziła nasza firma do konstrukcji LIT CNC,
było połączenie klasycznego LIDA, klasycznego LIDA 1010 z modelem 1515. Chcieliśmy usztywnić oś X i oś Z i w taki sposób, jak widzicie, klasyczny LID wykorzystał część konstrukcji z LIDA 1515, który charakteryzował się tym, że miał m.in. podwójną belkę dla osi X. Dzięki temu znacznie usztywniliśmy oś X i oś Z tym samym, ponieważ przy takim klasycznym LIDzie 1010 mamy tylko jedną belkę, więc tutaj stwierdziliśmy, idąc tak samo tropem Waszych podpowiedzi, Waszych sugestii, postanowiliśmy przenieść do mniejszej konstrukcji, czyli do LIDA 1010, który ma pole robocze tam około 700x800 mm, właśnie tą podwójną belkę dla osi X. Postanowiliśmy również zmodyfikować delikatnie wysokość, tak aby pole robocze w osi Z było wyższe jak w LIDzie 1515 czy w LIDzie klasycznym 1010. Kolejną zmianą, jaką możecie zauważyć w stosunku do klasycznego LIDa, akurat przy tej pierwszej maszynie, przy której teraz stoimy, to jest zastosowane wrzeciono. OpenWheels najczęściej proponuje wrzeciono DeWalt D26200, ale znów, sami pracujemy na tych maszynach, postanowiliśmy nieco zmodyfikować tą konstrukcję, ponieważ do większości wykorzystujemy sterownik Blackboxa, czyli sterownik od znowu OpenWheelsa. Ten sterownik umożliwia nam sterowanie wrzecionami za pośrednictwem falownika. I tu, jak widzicie, mamy wrzeciono 1,5 kW z tulejką ER11 i dzięki temu, że jest falownik podłączony, falownik, jak widzicie, leży w tym momencie tutaj, jest podłączony do płyty sterującej, możemy płynnie regulować obrotami tego wrzeciona, możemy je włączyć, wyłączyć i to jest na pewno bardzo komfortowe podczas pracy z maszyną. Kolejną zmianą, jaką wprowadziliśmy dla konstrukcji LID 1010 w stosunku do tej klasycznej konstrukcji, było zainstalowanie szyn liniowych oraz wózków liniowych, żeby jeszcze bardziej usztywnić oś Z. I tutaj macie taką jedną z ostatnio bardziej popularnych jednostek, czyli LIDA 1010 w wersji Pro MGN, czyli mamy tutaj zastąpiony wózek osi X z rolek, została ta oś, zamiast rolek zostały zainstalowane właśnie prowadnice liniowe, mamy zainstalowane wrzeciono 1,5 kW, wzmocnioną belkę osi XZ i podwyższoną tak, aby pole robocze było nieco większe. Zmianą, jaką proponujemy przy tych maszynach, to jest zamiana płyty MDF na wzór znów LIDA 1515, czyli nie jedna płyta, tutaj możecie zobaczyć na tej maszynie obok, mamy jedną całą płytę, zamiast tego możecie skonfigurować swoją maszynę tak, żeby to były dwie osobne płyty podstawy, dzięki temu mamy otwarte tutaj kanały profili aluminiowych, które można na przykład wykorzystać do instalowania różnego rodzaju łap mocujących, tak aby przytrzymać sobie detal. Ostatnim elementem, który odróżnia LIDA Pro 1010 MGN od klasycznego LIDA 1010, jest inny blok na końcu osi Y i na końcu osi X, on tam się znajduje. Wykorzystaliśmy również tutaj nowe bloki od OpenWheelsa oraz nakrętki, które pozwalają nam napinać, czyli naciągać tą śrubę prowadzącą akmę. Dzięki temu komfort pracy z maszyną i płynność pracy maszyny jest jeszcze wyższy jak w stosunku do klasycznego LIDA. Ale wracając jeszcze do tematu podstawy, jak widzicie, tutaj mamy właśnie tą podstawę, o której już powiedziałem, zaczerpniętą z LIDA 1515. Obok na maszynie widzicie jej pełną płytę, czyli takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w LIDzie 1010, czyli tym standardowym. I postanowiliśmy jeszcze pójść dalej, ponieważ pytaliście nas, czy jest taka możliwość. To akurat tutaj jest ta maszyna nieuprzątnięta, dlatego że to jest nasza maszyna prezentacyjna. Postanowiliśmy pójść dalej, jeżeli chodzi o stół. I jak widzicie, mamy tutaj stół cały aluminiowy, dzięki czemu cała konstrukcja jest jeszcze bardziej masywna, jeszcze sztywniejsza. Jak widzicie, mamy tutaj wiele rowków, do których możemy wsunąć sobie wpusty przykładowo rowkowe, czy jak tutaj, akurat chyba nie, tutaj to nie jest dobry przykład, bo tutaj są przykręcone te dwie płyty, skręcone razem z sobą, aczkolwiek możemy mocować
surowiec właśnie przekręcając, przewiercając, jeżeli mamy taką możliwość, nasz materiał, wykorzystując wpusty rowkowe, możemy przymocować sobie nasz materiał bezpośrednio do tego stołu. Tam z tyłu widzicie, mamy łapy mocujące i też wykorzystując właśnie śrubę, nakrętkę. Nagrywałem film o tych stołach, znajdziecie go na pewno na naszym kanale, o tej modyfikacji, szczególnie Lida Pro 1010, gdzie mówię o tym stole. No i jak widzicie, macie możliwość również wyposażenia właśnie frezarki w stół aluminiowy. I tak jak powiedziałem, mamy wtedy sztywniejszą konstrukcję, mamy konstrukcję, która właściwie podstawę, która daje nam więcej możliwości i która jest bardziej masywna. Tak więc trzy takie podstawowe, trzy takie opcje wyboru podstawy maszyny też zostały jakby przez nas dołożone do konstrukcji LID 1010. I na sam koniec bonus, urządzenie, którego jeszcze nie wprowadziliśmy do naszego sklepu, nad którym pracujemy już od jakiegoś czasu, które jak widzicie już trafia do klientów, bo osoby, które do nas przyjeżdżają na prezentację, mogły dowiedzieć się nieco więcej o tym modelu. Urządzenie, które jeszcze nie ma nazwy. Nie wiemy, czy wejdzie w serię LID, czy stworzymy zupełnie nową nazwę dla tej konstrukcji. Na pewno czerpie, jak widzicie, bardzo dużo z konstrukcji LID. Jest to tak naprawdę efekt no, kilku lat już doświadczeń przy budowie i korzystaniu z frezarki LID. Postanowiliśmy stworzyć w oparciu o klasyczną konstrukcję coś zupełnie nowego, coś co będzie dużo bardziej sztywne, coś co będzie jeszcze bardziej wydajne w stosunku na pewno do tego klasycznego LID-a, czyli konstrukcję, którą widzicie tutaj. I ta konstrukcja różni się od pozostałych kilkoma dodatkowymi rozwiązaniami. Przede wszystkim, jak widzicie, wszystkie osie są na prowadnicach liniowych i wózkach, przez co jest to trochę sztywniejsze rozwiązanie. Nawet bym powiedział, pokusił się o dużo sztywniejsze rozwiązanie, jak to jest w przypadku rolek, które widzicie tam. Na pewno będzie to droższe rozwiązanie dla osób, które będą które wymagają nieco więcej od swoich maszyn. Aczkolwiek tutaj mamy, jak już powiedziałem, wszystkie osie na prowadnicach liniowych. Dodatkowo możecie zwrócić uwagę na płyty, które produkujemy i zaprojektowaliśmy specjalnie do tej konstrukcji. Płyty aluminiowe, grube płyty, które jeszcze bardziej usztywniają tą konstrukcję. Dodatkowo zmodyfikowaliśmy połączenie belek osi X. Tu mamy dwa profile CBIM, czyli profile 80x40, które są z sobą połączone. Wszystko łączy wózek dodatkowo dla osi X, również zaprojektowany przez naszą firmę i wykonywany przez naszą firmę na naszych centrach obróbczych. Oś Z zaczerpnięta z modyfikacji z LID-a Pro, więc mamy tutaj oś również wyposażoną przede wszystkim we wrzeciono, chociaż to nie jest standard, tutaj będziecie mogli wybierać, ale wrzeciono 1,5 kW. Nasze mocowniki, które również są produkowane przez naszą firmę i zaprojektowane przez nas. Oś Z, jak w poprzedniku, czyli w wersji Pro, mamy na MGN-ach i to jest konstrukcja, którą jeszcze będziemy delikatnie modyfikować, zanim wprowadzimy ją do naszego sklepu. Jeszcze tutaj kilka małych kosmetycznych poprawek, bo tak jak powiedziałem, kilka już tych jednostek trafiło do klientów. Mamy bardzo fajne, pozytywne odpowiedzi, informacje zwrotne na temat tej konstrukcji. Chcielibyśmy jeszcze, tak jak powiedziałem, z 2-3 zabiegi kosmetyczne wprowadzić i maszyna w takiej formie delikatnie zmodyfikowanej trafi również do oferty naszego sklepu. Tak więc kończąc ten krótki materiał ogólny, taki powiem bardziej może informacyjny, zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału na YouTube, jeżeli chcecie być na bieżąco, dowiedzieć się więcej na temat konstrukcji, które tutaj widzicie. Zachęcam Was do śledzenia nas na naszych social mediach, na Facebooku, na Instagramie, bo tam będziecie mogli zobaczyć takie nasze bieżące prace. I mam nadzieję, że wkrótce dowiecie się więcej, przede wszystkim
o tej nowej konstrukcji, dowiecie się, jaka będzie nazwa tej konstrukcji, jakie są parametry. Na pewno Wam zaprezentujemy, jak ona pracuje. Tak więc jeszcze raz zapraszam i życzę wszystkim spokojnego i udanego weekendu. Do zobaczenia.